mogę sobie po cichutku ściszać muzyncję, która leci z Lola i przenieść się już tutaj do akcji live. Tak, mamy live, więc pora rozpocząć starcie pomiędzy Kratos Esports, która będzie pod niebieskimi barwami, oraz V6 pod barwami pomarańczowymi, czyli pod barwami Rebelii. Pierwsza runda pistoletowa, w której gracze będą musieli bardzo tutaj uważnie zwracać uwagę na to, gdzie znajdują się przeciwnicy. Gracze mają pozwolenie tylko i wyłącznie na korzystanie z pistoletów i noży. Nic poza tym, żadnych granatów, żadnych karabinów. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Widzimy, że już Aurelzion stara się wyeliminować jednego z przeciwników, ale jednak Peter okazał się być lepszy, skorzystając z pistoletu M4-5A1. Reeliminuje już jednego z graczy. Kratos już dwóch, zostało już 3 versus 5. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Możemy sobie podejrzeć mapę taktyczną. Widzimy, że Nieman jak na razie kontroluje tutaj. O, proszę bardzo, dochodzi nam do akcji. Frenchy atakuje Michaela, udaje mu się zdjąć jednego gracza. Widzi już drugiego. Niestety Paul okazał się być zdecydowanie szybszy i miał lepszy czas reakcji, więc po malutku punkty zaczynają się odbijać. I zobaczymy, co teraz się wydarzy. Jak na razie Nieman jest w lekkich tarapatach. Możemy zobaczyć, że Peter po malutku zaczyna kontrolować. Nie widzi głowy po prawej stronie. Dopiero teraz próbuje pomóc swojemu teammate'owi, ale nie udaje się trafić, więc Nieman jest w lekkich tarapatach, próbuje robić crunch. No i dopiero teraz udało się wyeliminować wraz z pomocą Paula. No i został nam Minty Fresh, ale za to mogliśmy nie przyuważyć, że udało się odbić punkt kontrolny drużynie Kratos, przez co właśnie jego teammate zostali ponownie wznowieni. W ten sposób mamy 4 versus 5 po raz kolejny. To jest właśnie piękne w tym trybie, że pomimo tego, że jest 1 versus 5, 1 versus 4, można zrobić niesamowity klacz, odbijając punkt kontrolny i odradzając swój team, przez co można by powiedzieć, że gra się resetuje. Zostało 70 sekund do końca, widzimy, że Rene pomalutku zaczyna odkapować punkt C. Patryk chyba będzie chciał mu pomóc. Jak na razie Gus zastanawia się, żeby wraz ze swoim drużyną, by być może przejąć punkt B. Widzimy, że Aurelzion próbuje pikować, niestety nie może jak na razie nikogo zobaczyć. No i punkt C został odbity. Minty Fresh dopiero teraz wchodzi na punkt i próbuje kogoś tutaj wyeliminować. Widzimy, że cały czas w sytuacji 3 vs 4 teraz. No i Minty Fresh pomalutku musi się zastanowić nad tym, jak rozegrać. Widzimy, że Michael pomalutku chyba chce mu zrobić plecy. Chyba się lekko zagubił, ale jest na dobrej drodze do tego, by znaleźć przeciwnika. Zresztą teraz macie X-ray pokazany. Mus atakuje Renę. Piękna obrona C i zostaje nam tutaj jeden z przeciwników drużyny Kratos, który będzie próbował zdjąć Renę. Niestety niepotrzebnie się odwrócił. No i sytuacja się robi nieciekawie. Pozostaje nam Paul, którego teraz śledzimy. 1-4. Czy uda mu się skapować punkt? Czy uda mu się zrobić klacz? Niestety nie. I tym sposobem Kratos wygrywa rundę pistoletową i będą mogli zadecydować o tym, po jakiej stronie zostają. Więc chwileczkę musimy poczekać na decyzję Stay or Change, co Kratos wybiera. Będzie hajs na giveaway, bo Torrens ESL współpracuje. Dzięki wielkie. A więc mamy stay, więc tym sposobem będzie krótki restart i rozpoczyna się już prawdziwa rywalizacja na prawdziwe gany. Więc przygotujmy licznik rund. Runda pierwsza już za moment zostanie wystartowana. Mamy już restarty. Czekamy 6-5 sekund. Gracze będą mieli jak zwykle troszeczkę czasu przed każdą rundą na to, żeby skustomizować swoje klasy, wybrać kim chcą zagrać. Czy ktoś chce zagrać flankerem, ktoś chce zagrać assaultem, czy może supportem, czy snajperem. Jak na razie obserwujemy punkt widzenia drużyny Kratos i zapowiada się, no to wychodzi, że będziemy mieli jednak snajpera w grze. Co za to kombinują 5 versus 5, dla przypomnienia tak wygląda turniejowy Firefight. Mapa taktyczna nam pokazuje mniej więcej, jakie będzie rozstawienie punktów. Bardzo mi się podobają te szlaczki, te tory, jakie wykonują swoi gracze. Więc pomalutku będzie się zbliżała sytuacja do B. Bardzo mnie interesuje przede wszystkim rozstawienie nie tyle tych, którzy będą rushować ewidentnie na B, co zresztą widać, że mamy tutaj akcję 4-3 nam się prawdopodobnie tutaj zapowiada. Minty Fresh już stoi na punkcie, będzie próbował odbić punkt. Zobaczmy na mapie taktycznej, widzimy, że Paul pomalutku ogarnia okno. Zauważył jednak przeciwników, niestety nie udało mu się go trafić. No i co teraz się stanie? Minty Fresh cały czas odbija punkt, nie widzimy, żeby
V6 starało się w jakiś mocny sposób puszować. Widzimy, że udało się już dwa fragi wyciągnąć. Teraz mamy kontrę. Minty Fresh odbija punkt B i udaje się odnowić swoich martwych współtowarzyszy. Teraz Peter pięknie złapany na pikowaniu. I mamy... Oj, przez przypadek by trafił swojego! Michael Paul teraz odbija punkt B, więc widzimy, że jak na razie sytuacja bardzo, bardzo mocno trzyma się właśnie tutaj przy B. Co się teraz stanie, jak na razie mapa taktyczna nam wiele nie powiada. Paul, widzimy, że Aurelzino chociażby próbuje znaleźć przeciwnika, to jest na B. Udaje mu się go znaleźć, korzysta z shotguna, więc Aurelzino zaczyna odkapowywać odbite B. No i w tym sposobem mamy delikatny problem, 2 versus 2. I będzie wielka walka o to, kto odbije punkt. Czy V6 zdecyduje się polecieć na A lub B, żeby ten punkt skapować, czy raczej będą cały czas próbowali wyeliminować swoje przeciwnika. Widzimy, że V6 udaje się Michaelowi zdjąć Aurelziana. No i zostaje nam już tylko i wyłącznie Gus, który zdejmuje od pleców i zostaje 1 versus 1. Ostatnia walka niestety ginie i tym sposobem mamy 1-0 dla drużyny V6. Pierwsza runda zostaje wygrana już za moment. Runda numer 2. Więc kolejne 20 sekund na to, by gracze mogli skustomizować swoje klasy, zdecydować się, a może będziemy chcieli wybrać coś innego, a może nie. I tym sposobem pierwsza runda jak na razie ugrana przez V6. No frasia, więc przechodzimy do kolejnej rundy. Cały czas po tych samych stronach. Postaram się zazwyczaj początki prezentować z mapą taktyczną, żebyście mieli dokładnie pojęcie, gdzie kto jest. To jest bardzo dobre narzędzie wyjaśniające, jakie jest pikowanie, jaka jest taktyka, czy na przykład pójdą na def i ktoś zdecyduje się pilnować odbite A, albo ktoś może zdecyduje się C, albo może cały team próbuje oflankować B. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej rundzie. Jak na razie zapowiada się, że cały team Kratos zdecyduje się lecieć na B. Widzimy, że Minty Fresh po raz kolejny wybiera środek, żeby jednak przejmować to B i przygotować się na ewentualnym odrodzenie swoich teammateów. Widzimy, że Paul już zdjął Aureliziana, więc Minty Fresh walczy o to, żeby go wykupić, żeby mógł mieć respawn. Po malutku tutaj pikowanie się odbywa ze strony teamu V6, który no, Rene stara się, będzie mu ciężko przez smoka znaleźć kogokolwiek. To jest dość odważna pozycja. Widzimy, że Patrick z troszeczkę innej całkowicie perspektywy próbuje zwracać uwagę na to, co się dzieje na punkcie B i być może zauważy tam z jednego Minty Fresh, to jest prawdopodobnie, próbuje go ostrzelać i udaje się, Minty Fresh padł. Tym sposobem mamy 3 versus 4. I jak na razie, jeżeli chodzi o punkty kontrolne, to nie widzimy zbyt dużej akcji. Widzimy, że Patrick decyduje się robić głęboki push na B i pomału... O, piękna obrona w jego wykonaniu, Aurelzina ginie. Patrick trzyma B, próbuje odkupić swoich współtowarzyszy. Jest 1 versus 2, zobaczmy, co robi Frenchie w tym momencie. Czy uda mu się odbić? O, udaje mu się odbić troszeczkę. Kratos spóźniony z tą reakcją i tym sposobem zostaje Kratos biedny sam na całą piątkę graczy z drużyny V6. Więc co teraz? Widzimy, że teammate już zaczynają go pomału supportować. Został Kratos, musi się zastanowić nad tym, co tutaj wykombinować, jak wyeliminować wszystkich przeciwników, jak odkapować punkt, jak odrodzić swoich zmarłych współtowarzyszy. Ma 70 sekund na to, żeby się zastanowić. Widzimy, że pomalutku stara się pikować. Minimapa nam coś wskazuje, że Paul być może będzie blisko jego spotu, być może chłopacy się spotkają na zakręcie. Jak na razie nie, jak na razie starają się cały czas kontrolować to B. 55 sekund, widzimy, że Frenchie pomalutku zaczyna lecieć dookoła, widzimy jego ślady. Będzie próbował odkapować cela, tego lekko mu się nie śpieszy, ale Peter go łapie i w tym sposobem drugi punkt jest już dla drużyny V6. I za moment rozpocznie się trzecia runda tego spotkania. Jest to ćwierćfinał jak na razie pomiędzy Kratos, Esports Insurgency oraz V6. Kolejne 20 sekund na zastanowienie się, jak tutaj podejść. Czy Kratos ma jakąś taktykę po stronie agentów? Czy coś wykombinują? Jak na razie nie zapowiada się na jakieś wielkie zmiany setupów, co zresztą widać, że tutaj bronie raczej standardowe. O, mamy chociażby MP40, co chyba wcześniej nie rzuciło mi się za bardzo w oczy. A tak to głównie AKM-y, AK-74. Mamy tutaj już zamontowaną Kobrę. Frenchie cały czas z tym samym loadoutem, Goose M16, jeżeli mnie pamięć nie myli. Aurelzian zdecydował się wziąć supporta tym razem zamiast snajperki. No ciekawe, jak to się potoczy. Zobaczmy mapę taktyczną. Jak na razie... Jaki jest secret 128? Tak, by the way. Zobaczmy, Paul pomalutku stara się od góry, od okien kontrolować ten bazar, którym jest właśnie punkt B.
Widzimy, że na spokojnie próbuje kogoś tutaj złapać, wypikować. Cały czas ten Minty Fresh. Bardzo tutaj efektowna taktyka, żeby pilnować i odbywać punkt, ale pięknie został złapany w nade'a od Paula, którego wcześniej mogliśmy zobaczyć. Tym sposobem pomalutku gracze się sypią. Widzimy, że Paul jest blisko przeciwnika. Ładny pik udało się znaleźć leżącego. I tym sposobem mamy odkapowywanie B. I teraz V6 będzie próbowało dominać. Ten punkt zostaje nam już tylko i wyłącznie Goose, którego próbują tutaj zlokalizować. Nie zauważy, że jest po lewej stronie przeciwnik. I tym sposobem ginie. Cóż za szybka ranga. I mamy już 3-0 dla V6. Szybciutka rundka w jego wykonaniu. Cóż niesamowitego, co ten V6 aktualnie wyprawia. Zobaczmy. Jak, co tym razem? Co oni kombinują? Jak na razie nie zapowiada się znowu na jakieś zmiany loadoutów. Widzimy, że Frenchy przeładowywuje, wykorzystując ten czas. Nie widzę, żeby gracze korzystali z jakichś innych loadoutów. Jak widać, mamy też shotgun w grze po raz kolejny. Tutaj raczej znowu standardowo będziemy mieli... tak, mamy cały czas te same loadouty. Widzę MP40, jest w grze AKM, jest AKS-74, jest również AK-74. Także pomalutku robi się tutaj dość ciekawie. Zobaczmy, jakie jest rozstawienie graczy. Widzimy, że Gus stara się team liderować i pomalutku podchodzą znowu na ten punkt B. Zobaczymy na przykład Minty Fresha, czy on znowu spróbuje skapować. Chyba... nie. Minty Fresh jednak decyduje się zmienić taktykę. Tym razem Niemen wchodzi na punkt. Nie spodziewa się raczej przeciwnika, który jest w oknach u góry. Zaraz zobaczymy przez X-Ray, czy uda się go znaleźć. Jak na razie Niemen koncentruje się w całkowicie innym miejscu, ale znowu była piękna okazja na to, żeby wyeliminować jednego z graczy V6. I widzimy, że pomalutku robi się tutaj niezbyt ciekawie, troszeczkę gorąco. Michael dopiero teraz piękny skapowany. Został wyeliminowany jeden z graczy Team Kratos i teraz mamy odbijanie punktu B. Oczywiście Kratos ponownie został odnowiony w związku z tym, że punkt kontrolny został odbity. Cały czas po prawej stronie macie killfeed, widać kto co odbija, kto kogo zabija. Jak na razie V6 po raz kolejny jest na fali, próbuje tutaj znaleźć co się tutaj dzieje. Widzę, że Michael ma okazję do tego, żeby zdjąć jednego z graczy, ale w tym momencie udaje mu się odbić punkt, więc wykupił całą drużynę V6 i od nowa mamy starcie. Tym razem już 5 versus 2, więc Kratos jest w dużych tarapatach. Gus stara się odnaleźć jakieś głowy. Jak na razie nie za bardzo ta widoczność mu pomaga i tym sposobem mamy kolejny punkcior dla V6. Już za moment, runda piąta tego spotkania, przynajmniej, że jest to first to nine, więc która drużyna 9 punktów zdobędzie, wygrywa. Także jak na razie Kratos niestety dostaje w tyłek. Powiedzmy sobie to szczerze, V6 ładnie prezentuje się w tej grze, jak na razie. Cały czas widzę loadouty niezmienione. To w sumie dobrze pokazuje o tej drużynie, że oni wiedzą, co dokładnie chcą robić. Wiedzą, że te loadouty są świetne i warto je z nich korzystać. Nie starają się raczej kombinować, wymyślać czegoś nowego, jak na przykład skorzystanie ze snajpera, z jakiejś tam bonusowej flanki. Cały czas to atak skrzydłowych na wokół, tak jak naprawdę bazar wokół B, wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo spoko. Fortnite na normalnych serwerach jest jaki trick? 64-128, zależy od serwera. Większość ma 128. No i zobaczmy, Peter zaczyna pikować, jest piękny frag na Gus, nie domyślił się, że być może będzie jeszcze ten drugi przeciwnik, tym razem Niemen zgarnia fraga. Widzimy, że jak na razie nikt nie stara się kapować B, więc nikt nam tutaj nie mrugocze. Niemen przy C, myślę, że będzie miał tutaj aspirację do tego, żeby jednak ten punkt odbić. Widzimy, że pomalutku zaczyna zbliżać się ku temu punktowi. No i widzimy też, że Frenchy zaczyna kapować B i Patrick, oj, nie udało się go zdjąć, więc widzimy, że Niemen zaczyna odbijać C. Frenchy odbija B, więc tym razem V6 jest w drobnych tarapatach, dwa punkty są odbijane. No i to może być GG, jeżeli nie zareagują na to. Widzimy, że punkt B zostaje w tym momencie zatrzymany, ponieważ mamy Michaela, który również wtargnął na punkt, więc mamy punkt sporny. Jest 1 versus 1 na tym punkcie. C zostało odbite, Kratos jest odnowiony. No i Michael niestety w tarapata ginie, więc być może będzie to runda wygrana ze strony Kratos. No René musi ugrać to, musi zdjąć tych, którzy stoją na B i odbijają punkt. René chyba już się poddaje, chyba nie ma za wiele czasu, żeby coś zdziałać. Punkt zostaje odbity. Tym sposobem, odbijając wszystkie trzy punkty, udaje się zgarnąć frag drużynie Kratos. Więc jest jak na razie wynik 4 do 1. Ładnie ugrane. Ten agresywny push ze strony Niemena na punkt C okazał się być bardzo, bardzo kluczowy na tym meczu, w tym
tym spotkaniu i tym sposobem mamy już pierwszą ugraną rundę dla nich. Zobaczymy, czy tym razem posuną się bardzo podobnie, czy raczej zdecydują się znowu utrzymać defensywnie, trzymać B i, no i trzymać B. Więc zobaczmy, jak tym razem posuną się przeciwnicy. Oczywiście wyjść z respa, widzimy raczej... O, proszę bardzo, to już jest ciekawe. Peter, V6 wyszło z założenia, że jeżeli jeden z graczy Kratos zdecydował się odbijać C, więc Peter zacznie kontrolować troszeczkę bardziej tą lewą flankę, tą drogę, która dochodzi właśnie do tego punktu, więc widzimy, że już ma większe wsparcie. I pomalutku zaczyna się robić tutaj agresywnie Paul i... Zobaczmy, kogo tutaj jeszcze mamy i Peter... Próbuję tutaj wypikować, strzela prefire'em, ale nikogo nie trafia. Widzimy, że drużyna Kratos jak na razie kontroluje górę. Piękny frag w wykonaniu Renę, próbujemy go odnaleźć. Jest Renę. Jeszcze Paul zgarnia fraga i tym sposobem zostaje nam już tylko i wyłącznie Aurelion, który właśnie udaje mu się pięknie z choke point znaleźć. Ginie Renę. No i będzie próbował teraz Aurelion sam ogarnąć sytuację. 1 versus 4, czy uda mu się skapować punkt? Co on decyduje się? Widzimy, że raczej zmierza ku C, by spróbować odbić punkt, ale pomalutku się nam się chłopak zgubił na mapie. Udało mu się znaleźć schody, więc sytuacja niezbyt ciekawa. Widzimy, że już leci Renek, który został zrespiony. Widzimy, że Peter już pomalutku zaczyna gonić go. No ja już jestem w dużych tarapatach. 1,5 minuty tutaj do końca. Jest już przy tej dziurze, która właśnie kieruje do punktu C i właśnie go zaczyna odbijać, ale nie zauważył przeciwnika, który przed chwilą mu się skłócał. I tym sposobem mamy 5 już do 1. Robi się ciekawie, jeżeli mam być szczery. Kolejna runda ugrana dla V6. Kratos musi się wziąć w garść, bo jak na razie nie prezentuje się to zbyt obiecująco. Gra się do 9. Pierwsza drużyna, która zdobędzie 9 punktów, wygrywa. Po 8 rundach jest zmiana stron, więc 8-8 to jest, krótko mówiąc, remis, jest overtime i gra się wtedy MR2. Zobaczmy, jak sobie tym razem poradzą drużyny. Pomalutku wychodzą z tych respawnów. Widzimy, że proszę bardzo, Kratos bardzo tak ciekawie cały czas, cały team. Widzimy, że decyduje się iść tą samą ścieżką, jak najszybciej dostać się na B i cały czas będzie odbywał się to flankowanie wokół obiektywów. Widzimy, że tym razem Niemen decyduje się wejść agresywnie na B. Nie spodziewa się tego, że jeden z przeciwników drużyny V6 jest na górze. Widzimy zresztą na podglądzie, dopiero teraz zaczną lekko piknąć, czy jest ktoś w tym oknie i zobaczmy, tutaj Patryk próbuje zrobić jakąś flankę i sprawić, czy przypadkiem nie zrobi jakichś pleców. B jest cały czas odbijane przez drużynę Kratos, więc być może za moment dojdzie do zakapowania. Jest, punkt został odbity, tym sposobem znowu mamy cały team. Jest 5 versus 3. Renę, piękny teraz strzał, tutaj... Niestety Minty Fresh nie pokazał się zbyt dużym refleksem. Guse eliminuje kolejnego i zostaje 2 versus 4. Co się teraz stanie? Jak na razie na spokojnie. Chyba mamy... mamy kogoś... Jakieś problemy z internetem. Patryk opuścił mecz. Zrobi się nieciekawy dla drużyny V6. Ta runda raczej będzie już wygrana. Próbuje kolejny frag. Może uda mu się jeszcze jednego? Niestety nie. Jest punkcior dla drużyny Kratos po raz kolejny, więc jest już 5 do 2. I za moment runda 8, ostatnia po tych stronach. Później będzie zamiana. Więc zobaczymy, jak sobie Kratos poradzi po stronie rebelii. I proszę gracze o krótką przerwę, żeby móc przywrócić. I mamy live'ik, więc w sumie nawet te 20 sekund oczekiwania wystarczyły. Chyba. Tak, Patryk jest już z nami, więc rozpoczyna się runda 8, ostatnia, przed zmianą stron. Ostatnie podejście, kiedy V6 stara się wyjść z rebelii, kontrolować C i wchodzić na B. No i oczywiście ostatnia próba, kiedy Kratos, kontrolując A, próbuje wejść na B jako agenci. Widzimy, że stara się tutaj rzucić. Prawdopodobnie to był smoke, jeżeli się nie mylę. Tak, to był smoke i teraz chyba poleciał flash. Dokładnie tak, punkt po raz kolejny zostaje zdobywany. Widzimy, że nie zauważył, że po prawej stronie za tym czarnym dymem od eksplozji znajdował się przeciwnik i tym sposobem pomalutku robi nam się nieciekawa sytuacja. Dość agresywnie, 4 versus 4. Punkt B jak na razie stoi w miejscu, jest odkapowywany przez pola. Ale ginie! Ginie przez Frenchiego, który teraz stoi na punkcie, więc robi się dość agresywna sytuacja na B.
I co teraz się wydarzy? Jak na razie widzimy, że Patryk i Aurelien są bardzo blisko siebie. Dwóch graczy z Teamu Kratos jest już na punkcie B. Teraz Patryk! Już myślałem, że będzie chciał zanożować jednego z graczy, dlatego tak próbował bardzo odważnie wejść i zrobić strzał, ale jednak po jakimś tam czasie ten spread spowodował, że nie miał za bardzo okazji. Ale proszę bardzo, co się dzieje? Minty Fresh odbija punkt C i to może być już klacz. Dokładnie, udaje się zdobyć punkt i wyeliminować wszystkich przeciwników i tym sposobem Kratos zdobywa trzeci punkcior przed zmianą stron, więc wynikiem 5 do 3, można by lepiej powiedzieć. V6 prowadzi, więc pora zamienić strony. Tym razem V6 jest po stronie agentów, po stronie rebelii. Mamy Team Kratos. Musimy poczekać zdecydowanie więcej czasu. Teraz jest właśnie te 45 sekund, ten moment, żeby się zastanowić nad tym, jak tym razem skorzystać z tej nowej okazji, w jaki sposób, jaki klas customizować. Widzimy, że V6 chyba korzysta tam z jednego supporta. Jeżeli dobrze widzę, nie mogę skierować tego gracza. Tak, Aurelien korzysta z RPK, więc będzie grał supportem, próbując zdecydowanie grubszym orężem wyeliminować swoich przeciwników. No ładnie. Co tam tutaj V6 jak na razie widzę? Patryk, Michael M4, M16. Mamy UMP. Bardzo fajnie, bardzo dobra broń moim zdaniem. Jedna z lepszych. No i co teraz? Jak potoczy się sytuacja po zmianie stron? Widzimy, że pomalutku gracze zaczynają puszować po raz kolejny na ten punkt B, gdzie w sumie najwięcej akcji będzie się działo. Tutaj nie tylko chodzi o to, żeby ten punkt odbić jak najszybciej, ponieważ warto jest pomyśleć o tym, żeby punkty odbijać w momencie, kiedy ktoś ginie, jak na przykład teraz Michael złapał w Nade'a, nie mana. No i jest już sytuacja 5 versus 4. I zobaczmy, Paul wchodzi agresywnie na punkt, zaczyna go kapować. No i to się nie prezentuje za ciekawe. Widzimy, że Minty Fresh zaczyna się znowu robić plecy. Może tutaj znajdzie jednego z graczy. Ach, i V6, niestety nie. Patryk po raz kolejny zdejmuje Frenchy, zaczyna wbijać też na punkt, żeby zatrzymać za odbijanie. No i może tutaj zacznie, tutaj za moment kogoś złapie. Nie wydaje się na to. No, widać X-ray. Zauważył nogę. Jest, pięknie, ładnie złapał SKS-em. Jest, zauważył kolejnego za ogniem, który się wycofał. Jest to Peter. Widzimy, że Gus stara się robić flankę, żeby polecieć na punkt A, więc za momencie zaczyna odbijać, dokładnie tak, Gus zaczyna odbijać punkt A. Jest jedyny już tam tylko gracz z teamu V6, jest to Peter, który będzie walczył o to, żeby jednak to B posiadać, żeby wykupić swoich teammateów. Widzimy, że jest w dużych opałach, ale udaje mu się Aurelien'a zdjąć. I teraz dopiero Frenchy go łapie. Tym sposobem mamy punkcior dla teamu Kratos. Więc wynikiem 5-4 przechodzimy do kolejnej rundy tego spotkania, tego ćwierćfinału ESL Insurgency Community Cup. SKS w grze, no to jest dość ciekawy karabin, jeżeli mam być szczery. Na dość, znaczy taki bardziej medium high, medium long range. Jakby to można było powiedzieć bardziej po angielsku, profesjonalnie. Zobaczmy, jak sobie drużyny tym razem poradzą. Jaka jest taktyka? Czy znowu będzie dość agresywny push B? Czy może na przykład ktoś spróbuje zrobić flankę i pójdzie na punkt drużyny przeciwniczej? Zobaczymy, jak na razie zapowiada się w miarę standardowo, bez jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Za moment zacznie się, będzie się to rozstawienie przy bazarze. Widzimy, że znowu Paul prawdopodobnie bardzo agresywnie będzie próbował trzymać to B. Będzie kontrolował górę. Zobaczmy. Ale piękny frag na Minty Fresh. Co to było, jakieś easy peasy kompletne? Co to się w ogóle stało? Mamy kolejny frag od V6. Jest już 5 versus 3. Co teraz ma do powiedzenia Team Kratos? Widzimy, że wchodzi na punkt Frenchy, korzystając ze swojego celowniczka. Będzie starał się znaleźć, ale miał plecy! Cóż za fantastyczna, szybka runda w wykonaniu teamu V6. I mamy punkcior na ich koncie. Więc 6-4. Jak na razie prezentuje się wynik. Wow, to była szybciutka runda i to jest właśnie fajne w tym trybie, że czasami może to trwać 3 minuty, może to trwać 3,5, a momentami może to być 15-20 sekund, więc jest to szok jak dla mnie, że może cały team się wysypać w bardzo krótkim czasie. Zobaczmy, co tym razem mają do powiedzenia drużyny, czy Kratos jakoś odpowie, czy może też ugrają szybciutką rundkę. Comeback is real, dokładnie.
Wszystko jest możliwe. 6 versus 4, co teraz? Widzimy, że gracze znowu zaczynają pomalutku podbijać pod środek tej mapy, jaką jest District. Będą próbowali kontrolować bazar. Nie wydaje się na to, żeby doszło do jakichś nadzwyczajnych sytuacji. Widzimy, że Niemen znowu zaczyna kontrolować bez MP40. Ciekawe, czy uda mu się przewidzieć to, że przeciwnicy nadciągają do niego z góry, przepraszam. Zobaczmy, Paul zaczyna pomalutku raszować, żeby utrzymać i zatrzymać i zrobić punkt sporny, ale wchodzi drugi gracz z teamu Kratos i ginie nam Paul. Frenchie ładnie nam tutaj pokazał. Aurelian, kolejny Patrick, kolejny Frager i jeszcze Niemen. I tym sposobem robi nam się, team wysypuje, ale Michael zaczyna odbijać C, więc musi się śpieszyć, zanim Goose oraz French dojdą do tego punktu. Widzimy, że Minty Fresh się zastanawia nad tym B, żeby go kontrolować, ale widzę, że chyba będziemy mieli dość ciekawą flankę na C. Widzimy, że cała trójka z teamu Kratos zaczyna wchodzić na punkt. Udało się odbić C, więc V6 zostaje wykupiony. Znowu mamy sytuację 5 versus 5. No i teraz zaczyna nabierać to rumieńców. Udaje się odbić punkt. No i mamy tutaj delikatny problem ze strony drużyny V6. Mają tylko jeden punkt kontroli na swoim koncie. Muszą szybko gdzieś podbiec i zacząć odbijać, ponieważ widzimy na dole, że pasek za momencik zostanie wypełniony do końca. I dokładnie, nie udaje im się zdobyć. Wejść na czas, utrzymać punktu, odbijać go. 3 punkty odbite, więc tym sposobem mamy jeden punkcior dla strony teamu Kratos. Ładnie, bardzo ładnie zagrana akcja z ich strony. 6 versus 5 aktualnie, tak prezentuje się wynik. No i co teraz? Co się teraz wydarzy? Jak na razie. No, warto też nadmienić to, że sama koncepcja tego, żeby zrobić właśnie tą flankę, udaje się im utrzymać B. Dobra, spróbujemy odbić kolejny punkt. I proszę bardzo, Michael poszedł sam na to C. Udało mu się punkt zdobyć. No, zginął po jakimś czasie, ale jednak udało mu się odbić, udało mu się wykupić zmarłych z drużyny, co spowodowało, że znowu team mógł w całości próbować zrobić push. No i tym sposobem Kratos pięknie pokazał już 3 odbite punkty w poprzedniej rundzie. Zobaczmy, jak tym razem zdecydują się zagrać. Widzimy, że Patryk tam delikatnie wykrył, że ktoś rzuca nade, ale nie wydaje mi się, żeby udało mu się kogokolwiek tam zobaczyć. Michael ma bardzo ciekawy tutaj pik. Zobaczcie, jak to jest bardzo, bardzo mała szczelina na to, żeby znaleźć przeciwnika. Michael patrzy prawdopodobnie na Gusa. Zobaczcie, ta akcja na pikowanie. Widzimy też, że B jest pomalutko odbijane. O! Poruszył się! Michael się poruszył, proszę Państwa, rzucił nade, ale nie złapał Gusa do niego. Tym sposobem robi się tutaj dość ciekawe starcie, jeden versus jeden. Kto jednak pierwszy się wychyli? Widzimy, że Michael pomalutku zaczyna wchodzić do przodu i zaczyna znowu cofać. Gus zaczyna rezygnować z pikowania i idzie na kolejny pik. Oj, chcę zobaczyć tą sytuację, walka dwóch niesamowicie zdeterminowanych graczy. Oni wiedzą, że są obok siebie, ale nie wiedzą, gdzie dokładnie. Zobaczcie, ta walka jest przepiękna w tym momencie. I udało się Gusowi zdjąć przeciwnika, więc ten atak przejdzie do kart historii. Tym sposobem mamy. No, głowa, jest głowa. Tym sposobem mamy kolejną zwycięską rundę dla teamu V6, więc 7. runda jest już ugrana. Zobaczmy, jak będzie prezentowała się akcja w kolejnej rundzie. 7-5. Dwie rundy potrzebuje V6 do tego, żeby wygrać. Widzimy, że setup delikatnie wydaje mi się być zmieniony. Niemen chyba nie grał z MP40 wcześniej. Ale mogę się mylić. Ja mam słabą pamięć do takich rzeczy. Zobaczmy, co tym razem drużyny mają sobie do powiedzenia. Znowu zmierzają ku dojściu do tego punktu B. Rozstawienie, komunikacja. Zobaczmy, Niemen. Rzuca flash. No, na jego miejscu spróbowałbym rzucić smoke, no i drugi smoke pod swoje nogi, żeby móc w prostszy sposób skapować punkt, ale widzę, że oni mają troszeczkę inną taktykę. Tutaj jakieś dziwne nieporozumienie ze strony Niemena. Myślał, że to jest przeciwnik. A tak naprawdę to był Minty Fresh, jakaś słaba ta komunikacja. Ale teraz zobaczył, że ktoś próbował się wychylić. Jest to prawdopodobnie Peter, który. Nie, to nie był Peter, przepraszam bardzo. To musiał być Patrick, tak. To był Patrick, który właśnie zmienił flankę. Zmienił na inną perspektywę. No i pomalutku nam się drużyna V6 zaczyna wysypywać. Zostaje już tylko dwóch niebieskich.
Peter zaczyna kontrolować dół. Uuu, piękny strzał ze SKS-a. No i Patyk zaczyna pomalutku tutaj nam szaleć. Zobaczmy, jak on sobie poradzi przeciwko całej niemalże drużynie. No nie miał prawie żadnych szans, więc punkcior dla Kratosu. I mamy 7-6, robi się pomalutku comeback i wyrównane starcie, więc... to może być ciężkie. Możemy mieć overtime. Możemy mieć overtime, proszę Państwa, robi się dość ciekawie, ale to by dużo zwiastowało na to, że jednak bardziej strona Insurów, bardziej strona Rebelii jest tutaj preferowana na mapie District. Raczej te właśnie spawny, które oglądamy tutaj z tej perspektywy, gdzie drużyna kontroluje C i zmierza na B, są bardziej chyba faworyzowane na tej mapie niż strona agentów. No, zobaczymy w praktyce, jeżeli będziemy mieli okazję jeszcze jakiś mecz zobaczyć na mapie District, to wtedy może jakieś moje tutaj przewidzenia się pokażą prawdą. Zobaczmy, jak na razie. Znowu walka, podejście, jak najszybciej na punkt. Pikowanie. O, proszę bardzo, Frenchie, tak fajnie, na daleki dystans udało mu się znaleźć miejsce. Więc być może tym swoim SKS-em uda się kogoś zdjąć. Widzimy, że Peter zmierza już tutaj, zbliża się do swojego z przeciwników, który zaczyna do niego biegać. Co za slajd! I Peter niepotrzebnie czekał z tym nade'em. No i Michael znowu będzie miał swoje starcie z Gusem. Oto kto pierwszy spikuje. Widzimy, że Gus robi małe przemieszczenie. Ciekawe, widzimy, że Frenchy zaczyna pomalutku wchodzić na punkt. Widzimy też, że punkt A jest odbijany. Proszę bardzo, mamy tutaj Aureliziana, który samotnie odbija punkt A, więc będzie mógł wykupić swoich teammateów i zaczyna się robić pomalutku agresywnie. Mamy sytuację 3 versus 3. Gus, Renę na punkcie. Próbuje odbić B, wykupić swoich teammateów. Widzimy, że się robi bardzo nieciekawie dla teamu V6, więc ten punkt B będzie bardzo, bardzo, bardzo kluczowy dla nich. Widzimy, że Gus zaczyna pomalutku podbiegać i udaje się złapać AKM-em Renę. Tym sposobem zostaje nam i Patryk, który też nam ginie, więc tym sposobem kolejny punkcior i mamy 7-7. Robi się bardzo gorąco. 4 rundy maksymalnie do końca i być może, tak jak powiedziałem, jeżeli dojdzie do 8-8, będzie overtime. Jeżeli się nie mylę, będzie to MR2. 4 rundki zagrają, więc wtedy będzie first to 11, first to 13, first to 15 i tak dalej, i tak dalej. No ciekawie się tutaj zapowiada to starcie. Nie sądzę, że będzie aż tak wyrównane. Mamy 7 do 7. No i jak tym razem podejdą gracze z drużyny V6? Jak podejdzie Kratos? Czy V... Teoretycznie wydaje mi się, że teraz bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na team V6, przecież jeżeli rzeczywiście strona Rebelii jest dość ciężka do ogarnięcia na tej mapie, no to jednak tutaj agenci powinni pokazać jakiś tam majstersztyk, żeby wygrać jakąś rundę. Widzimy, że pomalutku robi się dość agresywnie. Oj, dostaliśmy flashem na naszym spectator view. A no i Paul zaczyna wchodzić na punkt, bija na B. No i co tutaj się kombinuje? Widzimy, że Frenchy być może go złapie. Widzimy to zresztą na X-rayu, gdzie jest jeden z graczy. Frenchy patrzy nie tam, teoretycznie, gdzie trzeba. Punkt jest cały czas kapowany przez pola, który cały czas pikuje raczej drugą stronę mapy. Widzimy też, że A jest odbijane, B się udało, więc V6 po raz kolejny jest w całości. No i też C, co tutaj się dzieje? Michael spinuje C. Widzimy, że Frenchy raczej rezygnuje z tego, żeby podejść na... walczyć o ten punkt. Być może się cofnie. Tak, jednak się chyba decyduje cofnąć, ale nie... Daje mi się, żeby zdążył przy takim podejściu zrobić całkowitą flankę od tyłu. Punkt co prawda udało się odbyć, więc drużyny po raz kolejny zostały lekko porespione. Udało mu się złapać, więc C jest jak na razie wolne. I tym sposobem mamy już 4-5. Ginie kolejny, 4-4, 4-3. Próbuję tutaj znaleźć jakąś akcję, Minty Fresh. Widzimy, że Peter będzie próbował odbić A. Widzimy też, że C jest odbijane. Mamy starcie Frenchy versus Paul. Oj, to może być ciekawe. Znowu mamy walkę, kto pierwszy wychyli tak naprawdę. Punkt jest, jak widać, cały czas sporny. Ten pasek postępu się nie zmienia, więc to jest być może moment dla Pola, żeby się wykazał. Piękny strzał! I mamy ugraną rundę przez V6, więc widzimy, że jednak drużynie agentów udaje się pokazać klasę tutaj i doprowadzić do rundy 16. Jeżeli teraz V6 wygra, no to mamy już G. Jeżeli nie, jeżeli rundę wygra Kratos, czeka nas jeszcze dogrywka, która, no, mam nadzieję, nie będzie się przeciągała w wieczność. Więc ładnie tutaj drużyny pokazały szybciutko podgląd na statystyki. Jeżeli kogoś by interesowało,
z takich ciekawszych pozycji widzimy, że Paul odbił 3 punkty, 16-10 KD, również w Frencie 16-10 KD, 4 obiektywy odbite. Rene i Patrick raczej nie są OBJ, raczej nie zmierzają po tym, żeby zdobywać punkty kontrolne. No i jak tym razem potoczy się sytuacja? Widzimy, że znowu w miarę standardowo Peter próbuje się bardziej od lewej strony tym razem spróbować zaatakować. Widzimy, że jest blisko Minty Fresha, który jest wyżej nad nim, jest pięterką wyżej. Więc Peter, tak, to jest ciekawa flanka, widzimy. Paul cały czas odbija punkt. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek próbował w ogóle wejść na niego. Widzimy, że Minty być może za moment zobaczy przeciwnika i jest frag. Strzał Galilem. Kolejny gracz wyeliminowany. No, został nam już tylko 1 versus 5, proszę Państwa. No i mamy chyba już zadecydowane. Tak jest, więc wynikiem 9 do 7 wygrywa V6 to starcie i awansują do półfinału ESL Insurgency Community Cup. Więc serdeczne gratulacje dla graczy. Szybciutki podgląd na statystyki, żebyście mogli mi zwrócić uwagę, jaki był wynik. Po malutku gracze się rozsypują. Bardzo fajny mecz. Dość wyrównany, no ale jednak...